O okazywaniu uczuć powinniśmy pamiętać nie tylko od święta, ale skoro święto już jest, to większe skupienie na drugiej połówce mile widziane. Dzisiaj idziemy do kina na pewno, na film. Tak, na jakieś dobre jedzenie. No. A później zobaczymy, później też wieczór jakiś romantyczny na pewno. Do Nostru chcemy iść na koncert walentynkowy. Dzisiaj byśmy zaskoczeni właśnie z córką dostałą od męża kwiaty, białego misia i jeszcze takie kieszonkowe na jakieś fajne zakupy. Serduszka, czekoladki i pluszaki królują, ale walentynki to przede wszystkim kwiaty. Najbardziej kupujemy takie czerwone pojedyncze róże, ale robimy teraz takie flowerboxiki też z różyczką. Bardzo ładnie wyglądają w takie malutkie, akuratne. Mamy bardzo dużo bukiecików też w czerwonym kolorze, nie? Bo to jako od serca i mamy tulipanki czerwone, mamy różyczki czerwone, mamy goździk czerwony, czyli bardziej czerwony kolor przeważa. No i powiem tak, że róża to jest najpierwszy kwiatek na dzisiaj, czerwona róża. Osobom, którym kwiaty nie wystarczają, mogą wybrać bardziej odlotowy prezent. Zdarzają się klienci, którzy biorą po prostu czerwone serduszko do prezentu, ale zdarzają się też panowie, którzy świętują z rozmachem i to naprawdę jest już kilkadziesiąt serc. Klasyczne serce jest ponadczasowe, to na pewno, natomiast z roku na rok pojawiają się nowe wzory balonów, jakieś zabawne z buldoszkami, z kotkami. W tym roku mamy pudelka. Ci, którzy chcieli spędzić walentynki w mniej konwencjonalny sposób, mogli skorzystać z zakochanej Bany. Dzisiejszy kurs był szczególny, ponieważ tramwaj wrócił po dwuletniej spowodowanej pandemią przerwie. Miejsca były wypełnione po brzegi. Mamy sporo konkursów, mamy nagrody dla tych, którzy w jakiś sposób będą starali się zrobić coś więcej, aniżeli tylko po prostu przejechać się tym tramwajem, więc liczymy na inwencję. Do zakochanej Bany można było wsiąść pomiędzy Katowickim Rynkiem, Pętlą Słoneczną a placem Karola Miarki. Po raz pierwszy tramwaj wyjechał na tory w 2014 roku.